Nowy skin. No tutaj tak zagram. Ignite. Tak, Ignite. Life. Dobra, gra. O kurde, fajnie nawet ten skin wygląda do Garena. Taki długi miecz ma, fajne to jest. Dobra. My będziemy szli. Nie wiem, czy Ginsa pierwszego bym nie leciał. Na razie sobie zrobię tak. Na razie zrobię to na początek i będziemy agresją grać na Panteona. Zobaczymy, co wyjdzie. Nie no, fajny ten miecz jest na tym skinie. Znaczy ten skin jak jakiś taki japoński się wydaje. Taka Yakuza. Ale za muzyka jest. Skąd ta muzyka? To z Lola? Kiedy taka muzyka jest w Lolu? Skin muzykę daje ten? Mój czy nie? Ja pierdzielę, porypane. Fajne, nie fajne, nie wiem co. Lui, nie wiem, pogubiłem się. A już przestał dawać muzykę. No zrobimy taki build. Botr, Ginso. No raczej byłby lepszy z Conquerorem, ale lui. Bodr, Ginso, Wits End, chyba Trinity, Infi, Static. Taki plan jest. Co to było? Usunęli animację Garenowi na tym skinie, widziałeś? Lepszy skin, pay to win. Bo szybciej kubije. Potężny skin do Garena, patrz to. Czy to był... Jakoś dziwnie wygląda ta animacja Q, nie? Dobra, ma dwójkę, to trzeba uważać. Normalna? Jak normalna? Inna jakaś. Kurde, nie zdążyłem kliknąć. Ja pierdzielę, szmulo. Remake'a co, nie gra ktoś? Nie, grają. O, zabiłbyś go i tak. Niepotrzebnie Ignite'a dałem, ale i tak spoko. Ładnie wyszło. Ładnie. Lethal Tempo, Garen i Lui. Nie wiem, czy Lethal Tempo jednak nie jest lepsze, bo to daje sporo obrażeń dodatkowych. Zastanawiam się, co jest lepsze, czy Lethal Tempo, czy Conqueror. Cofnę sobie. Chociaż... Nie, czemu? Jak to nowy Garen? Emu zmienili. W sensie taki mini rework to jest. O ile w ogóle można tak nazwać. No. E się skaluje za tak speedem po prostu i bije tak porypane obrażenia, że zobaczycie to na buildzie potężnym. Strasznie cienki jest ten Garen, takie gówno. No takie nóżki ma, nie? Cieniutkie. Dziwnie trochę wygląda, porównanie do typowego skina Garena, gdzie ma na sobie tyle pancerzy innego gówna. To tak. Jak Tarik? A może. A włosy ma jak z chińskiej bajki, nie? Na przykład Katarina nie ma takich włosów. Takich klocków jakby. Kurde, jedno E! Ja pierdzielę, chłopie, to jest jednak broken. Gra Ignite'a? Ja mam tylko Longsworda. Nie wiem, czy to już w ogóle działa to w tej minucie. Ja będę emaksował. Gra Podka. A nie, mam Podka i kupił teraz tego.
Dobra, no to on się uleczy sporo, to nie wiem, czy będzie sens z nim walczyć teraz. No, Johnny Bravo taki, może masz rację, Johnny Bravo. Johnny Bravo Garen. Kurde. Nie wiem, dziwnie, nie wiem po co on rzuca tym kut, skoro cooldown ma mniejszy, jak kliknie po prostu. Nawet... Aluj. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie wiem, czy on wie, że w plecy ja go biję. No, nice. Jak Arquel wygląda ten Garen? A nie wiem, może. Może też Arquela przypominać. Ty, ale dużo ogólnie to ebije w minione, w tej minucie. Niby to jest trzeci poziom, ale... No jeszcze redukcja armora na E. Skalowanie z atak speedem, redukcja armora. A tu ja taką muzyczkę robię, jak cofam. Fajne. Dobra. Chyba Ginsem pierwszy leciał, ale nie wiem. Najchętniej bym Ginso pierwszy leciał i chyba tak zrobię. Co o tym myślicie? Polecę z to Ginsa. Trinity mogło być lepsze. Nie wiem, czy Trinity, czy Black Cleaver był lepszy. Nie sprawdziliśmy ostatecznie. Trochę lipa, że nie sprawdziliśmy, co było lepsze, ale Trinity zbuduje już w tej grze. O, Infernal! Pilnuj, Janusz go. Ulta też zmienili? A no? Chyba tak. Aha, nie ma już pasywki jakby na typach. Że tylko w tego z pasywą bije true. A czy ze wszystkich skilli on bił wtedy true, więc no było dużo silniejsze chyba. Teraz bije po prostu true z pasywy. No to nie wiem, 150 true plus 25 plus 20% max HP. Od max HP bije true. No, chyba lepsze jest ta true. Nie, ta R-ka chyba lepsza jest, szczerze wam powiem. Bo tak to jak wygrywaliście topa, to R-ka trochę mniej biła ogólnie. I skille też. Jakby no pasywka nie działała tak dobrze. Nie wiem, czy tego nie zmienili też trochę. Zobacz, ile E bije w tej minucie. 1000 obrażeń bije w tej minucie. Gdzie mam. W dupę nie gra, dużo. Chyba za dużo. Drugie Q będę sobie maksował. A, od missing HP, masz rację, myślałem, że od max. A, no to lepiej, że od... Nie, nie, od max byłoby lepsze. Ale i tak spoko. Nie wiem, co to jest za ikonka. Widziałem już ją na PB, ale nie wiem, co ona robi. Nie da się jej kliknąć. Siema ryjek. Aha. Na 20% max HP byłoby gówno, znaczy OP gówno, ale... Ale... To i tak jest OP, bo zawsze się na koniec życia używało. Dobra, bije to. Nie musisz chyba tu gankować, oni tak... Aha, na każda... A, jest 7-0 dla nas. Nawet nie zauważyłem. W dupę 7-0 jest. Ty, on może zablokować moją R-kę? Umrę? Nie, nie umarłem. On może... Unik. Patrz tu, patrz tu, patrz tu, patrz tu, patrz tu.
Tajna technika. Tajna technika. Ja bym tego Mundę jeszcze zabił. A dobra, nie muszę go zabijać. Wolał przeżyć i mnie nie atakować. Rozumiem to też w sumie. Logiczne. Ulala! Dobrze, dobrze. Bo będzie tu trudniej teraz. No dobrze, dobrze. Nerw, bo jest 33% missing HP obecnie. Co? Aha, ale to jest teraz tobie true. A wtedy to było fizyczne obrażenia. Tylko były na typie oznaczonym. Przez Garena było true. A teraz... Nie, to były magiczne obrażenia, nie fizyczne. A teraz bije true. Za każdym, w każdego bohatera, niezależnie czy jest oznaczony czy nie. Więc to jest w sumie... Bo oznaczonego typa on bił ze wszystkich skilli true. A teraz na przykład wygrywasz setopa. Jak myślisz, skapnij się, że ja tu stoję? Ty wiedział o tym, skąd. A Kali pod AD może być? No możesz. W sumie Sajan zagra się pod AD. Dobrze, że utrudnia ci, bardzo dobrze. Mi się podoba utrudnianie gierek. Patroni? Patroni? Mogę kup... A nie wiem, o co chodzi z tym Balwi. Tiamata nie chcę kupować. Inny build robię zupełnie, bez Tiamata. Bez tytanicznej, czy tam czegoś innego gówna. Tyle, ile to bijesz w tej minucie. Całą falę masz na combo w sumie. Pa, jak go zbejtuje śmieci. On będzie teraz podchodził, żeby tu ku puścić. Patrz to. Będzie szedł i ku będzie chciał tu rzucić. Zobacz to. Nawet Warda nie umie postawić. Ty w dupę. Dobra, jazda. O kurde, w dupę. Kurde, mogłem za niego pójść tym E. Mógł go zabił i tak. Ale moją R-kę blokował też. On chyba tym blokuje R-kę, jak z przodu uderza. Że cię zabije pod turetem w dupę, kaszanie. Jesteś martwy. Rozumiesz to? Nie wiem, chyba, że nakumam Silence'a. Dobra. Mamy Ginso. Cała linia. No ale przyjemne nawet to E teraz jest. Dużo lepsze. Jakoś tak szybciej działa, bo to jest chyba teraz 6 hitów, tak? Dobra, wezmę se to. Spuszuję jeszcze. No możesz iść w sumie to Makali pod AD. Skoro, jeżeli jest ci za łatwo. Ale na razie, ja nie wiem czy oni Sura nie dadzą też tak szczerze. Patrząc po tym. Pójdę sobie Trinity teraz. Wydaje mi się, że może być spoko. Trinity. Nie wiem czy, kurde, nie wiem czy jednak Infi Infi Static wcześniej nie byłoby lepsze. No ale na razie tak grajmy. O co chodzi z nowym Garenem? Patrz i oglądaj i się ucz, jakie to jest potężne. Znaczy patrz po prostu. On hit Garena, Ginsona. Bez Nashora, po co mi Nashor w tym buildzie? Znaczy ja zrobię i tak to będzie on hit Garen. Ginso, Botrk, no i tyle. W sumie z on hit. A i ten Witzend. Bo efekty on hit teraz E wchodzą. Dobra, ja dalej nie będę puszczał turetów, ale se wezmę to. Można tego Drake'a zrobić. A Mundysa? Co on tu robi?
Musiałem wlesnąć luj. Biorę tego. Spokojnie ich dwóch zabiję, jak będę chciał. Co to w dupę było? Jakieś buffy dla Akali jeszcze są? Nie dobra. A nie, po prostu on jest gównem. Dobra, nieważne. Cofam. Tak. Pantheon buduje full armora, moje S bija 25% armora. I prawidłowo. Mi się to bardzo podoba. Nie no, na zwykłym buildzie Black Cleaver na pewno byłby dobry według mnie, bo Black Cleaver fajnie by się łączył z jego pasywą, nie? Nie wiem w sumie, co usuną na tym Garenie, żeby... Nie wiem, co po jakby znerfią na tym Garenie, żeby to weszło. Żeby ta zmiana na E weszła, bo to jest bardzo silne na razie. Po co surarajesz? Siema ryjek, unik. Patrz to, patrz to. On myśli, że mnie zabił. Erkę odpalił. Chłopie, ta Erka ci nic tu nie da. Potężny Mundo. A tu Katarina gdzieś będzie szła. A nie, nie idzie. Myślałem, że będzie słabo. On się tak wbił we mnie z dupy, nie wiadomo czemu. Dobra, se Trinity kupię. Nie wiem, co Mundo zrobił, ale bardzo dobrze. Trinity. Polecę teraz Infi. Dupek. Gunb. Ginso Garen. I to działa. To bardzo mocno. No może Foka, może masz rację. A E to jest generalnie chyba 6 hitów. Jakbym 6 hitów wpieprzył w ciągu bardzo krótkim. Niedobrze. No idzie, on chyba będzie szedł do Akali, tak mi się wydaje. To jest tak nawidowany, że to to i tak nic nie zmieni, także git. Pantheon jest chyba AFK w ogóle. Kurde szmat. 1500 dupę. To Pantheon AFK jest, oni dadzą sura prawdopodobnie za parę minut. Ja pierdzielę w dupę. Taka fajna giereczka. Garena na dżungli. Na topy chyba sobie nim wolę grać. Przyjemniej po prostu jest, ale na dżungli też byłby pewnie mocny. Na pewno w sumie, z tym co on ma. Pantheon ciągle gra? Co ty gadasz? A on gra! Ja pierdzielę, co? Siema ryjki. Nie, nie, nie. Za mocną postać piknąłeś. Ty powinieneś iść w dupę pod... Ja nie wiem pod co. Tą postacią. O, siema. Nie puszujmy turetów, nie puszujmy, bo to i tak jest za proste. Ja se tu stanę. I zobaczymy, czy da się już kogoś zabić tak szybko, żeby nie zdążył uciec do bazy z powrotem. Raczej się da. Na pewno. A masz rację, Sypcio, ale to zdążę, i tak są wolne miejsca. To najmniej ważna rzecz. Raczej będzie szedł tędy Mundo na Reda.
Nie idzie? A nie, on najpóźniej umarł, to dopiero teraz wyszło. A nie musiałem R-ki klikać. Nice. O kurde, jest cały team. Ja pierdolę. Ale useless Garen, da się zabić to, ale w dupę cieńki, ale cieniutki. Dobra. Pójdę infi teraz. Szczać mi się chce tak przy okazji. A nie, idzie pod tanka, widzisz? To jest bardzo fajny widz. To jest dopiero widz, a nie jakieś głupoty. Takich ja doceniam. Ulala, utrudnianie rozpoczęte dalej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Janusz, doceniam. O, dzięki, dzięki. A co ty mi dajesz? Co on mi daje? To jakaś tarcza jest? Widzicie, tankiem zabija. Czyli da się. Kurde, Drake'a trzeba zrobić. O! O nie. Zemysta. Zemysta. No, nikogo nie dogonię. Kogo tu gonić? Dobra, Drake'a zróbmy, może będzie Infernal. Ta zemsta poszła za Akali. Dobra, biorę to. 1700 obrażeń, z takim buildem już to bije. 1700 obrażeń za. Dobra, cofane jest. Nie, nie, 200, dozbieram sobie. Basmak z dół. O, widzę, że apeta szmula, bardzo mi się to podoba. Tylko E! Nawet ku nie użyłem nikogo. Ja pierdzielę, to już jest w dupę przesada. Znaczy heala u mnie to Miumi, także to jest też potężna sprawa. Gdyby nie on, to pewnie mi tak nie żył. No, na pewno mi nie żył, ale fajnie. Wydaje mi się ogólnie, że Devdance byłby bardzo dobry na tym buildzie, ale wolę pójść sobie już tego Botrka. Bo też tak nakłada fajną rzecz. Predator? Znaczy on by wchodził za na pewno, ale nie, nie, nie. Lepszy jest, dużo lepszy jest albo Lethal Tempo, albo coś takiego. Tylko E klikam teraz. Dobra, idę tam. Infi. Teraz Statika pójdę, potem Botrka i na koniec Wicenda i Lui. Ale i tak już fajnie działa. High Love Blades? Chyba Lethal Tempo będzie lepszy. Idzie pomoc. U Jezus. Będzie leciała Akali. Znaczy Akali, ta. Jezu, ile ty mnie healasz. Ty nie trafiło to? Ta Arie chyba jako jedyna coś potrafi. Albo w sumie tylko botlane, no. No nie! Spieprzy! Nie!
Szmata. Udało się. Widzicie, jakie to jest proste? Następna szmata do kolekcji. Pomoc, za duża pomoc to mi umie. Dobra, statyka będę leciał. No i ja idę attack speed, tylko infi zbudowałem w tym buildzie, żeby był jeszcze mocniejszy po prostu. Ale tak to jest, lecę teraz static, bot, weekend. Ale fajnie to działa bardzo. W dupę. Drake, infernal, ale to za półtorej minuty. Dobra, weźmy sobie na spokojnie te. Zrób taki challenge, że grasz tylko myszką, ale możesz używać tylko jednej klawisza na klawiaturze. Ale ja już robiłem taki challenge, czyli to bez używania żadnego klawisza na klawiaturze. Dobra, nie puszujmy, nie puszujmy. Ona będzie szła po reda. O, bo za wcześnie to. Kurde, w dupę to e. Ona będzie szła, na pewno. O jest, ward. To luj chyba. Jestem za mało, za bardzo papierowy chyba, żeby przeżyć jakieś tam natarcie mocne. Jezus Maria, co za postać? Au! A! Kurde, w dupę! Widzicie, braki w buildzie, dlatego. Nowym Garenem o co chodzi? No widzisz. Na Emu zmienili i Erkę. Erkę w sumie mało tam. Ale E głównie. Z attack speedem się skaluje potężnie. Potężnie z attack speedem się skaluje. Ale bardzo fajny ten Garen, bardzo. Ale dobrze to, znaczy dobrze nas zabili, wiecie, no zawsze utrudnimy grę. Dobra, botka i na koniec to. O, gitara. Jeszcze Drake, jeszcze trzeci będzie. Ulala. Dobra, jazda. Go 4 supporty Sona, Sora, Katarik, Yumi i Garen, ale i tak jest potężny. Wątpię, że taka gra by potrwała wystarczająco długo. I się, nie, jakby były 4 supporty, to może by nie wygrali swoich linii, więc poka skalę. Widzisz. Nowe obroty są po prostu dodatkowe. Za każde. Rozumiem ten, tak? Za każdy atak speed. Siema ryjek. Chyba on flashnął czy nie na koniec? Potężna Katarina. Kurde, stołek. Kurde, nie zdążyłem! Już leciał z healem! Ja pierdzielę w dupę. Leciał już. Lifesteal, ale z... Ty, w teorii, jeżeli to nakłada on hit z hity, to ja się będę leczył zwykłym lifestealem z E. Więc jeżeli ja zbuduję botka, to będę niezniszczalny. Tak. Tak. Pisałeś to Foka? A, sorry. Ale dobrze, miałeś rację Foka. Oczywiście, że to widziałem kątem oka. Co ty myślisz? Widziałem kątem oka. To jest PBE jeszcze. Znaczy,
W takiej postaci może to nie wejść prawdopodobnie na serwer, więc... Solo Barona? Jeżeli heal wchodzi, no to jest szans. Potężna walka. O Jezu, tu mają Barda. Luis Bardem. Niech widzą, co robię. A nie widzą, co ja robię? Biegną tu. Jezu, biegną tu, spieprzam. Nie biegli tu! Puszują! Mogłem to zrobić! Oni mieli w dupie, mimo że mieli wizję, to sobie poszli. Ja pierdzielę w dupę. Puść mnie. Ty w dupę młocie, chodź tu. Dobra. Ignite ją ubije. A moby ją zabiły? A już R-kę klikałem niepotrzebnie. Ty, będzie się lać ze mną? Nie mam E, to jest szansa, że... Nie! Myślałem, że to trafi! O Jezus Maria, ale się obsrałem. Myślałem, że to wejdzie. Jak będę miał botka, to zrobię balona. Balona. Bierz kogo. Ten jak się pije, pszony leczy. Gdzie uciekasz? Zajdę go. No, jest martwy. Dobra, Katarina jest jeszcze. A gdzie Ari? O Jezu, uciekasz. Może. Dobra, mam plan generalnie. Patrzcie to. Patrzcie. No i na pewno wiedzą, że my tu stoimy. Infernal. No, trzeba zrobić. Mam flesza, także jak chcę z fleszem zabić Ari. Chociaż chyba Kajsa jest silniejsza. O, Erk. Już nie ma Erki szmula, także jest git. Najważniejsze, bo nie ma Erki. Drake'a oni to nawet. Oni nawet nie patrzą na tego Drake'a. Jezu, idą na Drake'a. Patrz to. Surta jest na pewno, no niemożliwe, żeby tego nie zrobili. Ta, Barona se zróbmy. Fajny. Ja, ale to jest porypane, bo to E, może oni to usuną, że E nie będzie działało, jak ci dadzą stuna, ale widzieliście, ja dostałem stuna od Panteona, a moje E i tak ich lało tak dużo, że oni już nic nie mogli zrobić, iluj. Ma. Leczy to, leczy. Teraz samym botkiem bym to zrobił na sal na 100%. Jeszcze mam W. Piękne, w dupę. To jest tak piękne, żeby to weszło. To jest jeszcze mocniejsze niż bug na Malfajcie, co R-ka latała po mapie. Podobna skala. Hi, meine Freundes. A ty gdzie? Ups. O, samym E umarłeś. Nice. Samym E umarł Panteon. Tylko z ego uderzyłem.
Weź go tutaj jakoś. Kurde, ile ty movementa masz, pieprzeńcu. O kurde. Fajny ten Garen. A na Weekenda mnie stać, tego zbuduję. Chociaż szczerze nie wiem czy znaczy... Wiadomo, za buta. Ale z butem raczej Garen byłby silniejszy, bo bym wszystkich doganiał. Trzy Infernale jeszcze. Dobra, jeszcze potka muszę. A ja muszę i ZAD. Jeszcze do tego. To jakby efekt Weekenda był. A nie, to w sumie nie. Jakby nie był unikatowy, to na wszystkim by się to budowało. Gierka na ety. Nie, no co ty. Luka, siema Luka. Luka, czemu jesteś taki toksyczny? Proszę, nie bądź aż tak. Widzisz. Dobra, bo zbuduję potka. A nie, nie puszujmy, nie puszujmy. Akali. Akali tank, zobaczmy jak to jest silne. Na pewno by zabił tą Akali tank. Ten Mordekaiserem im cały team zabił, także to już jest popieprzone. Nie, ta gierka to już jest chłopie. Eldera se weźmiemy. Już miałem 100 wysłać, żebyś mnie zauważył. Luka, nie widzisz, że w dupę gram. Ciężko mi spojrzeć na wszystko na czacie. Także przykro mi. Ale oczywiście, że tak, witam cię. No co tu mogę powiedzieć? Co mają powiedzieć widzowie, którzy nie mogą 100 wysłać, żebym ich zobaczył? Nierówność społeczna. Dobra, idziemy na Drake'a. Weźmy sobie tego Drake'a i Lui. Jest Vipu atak speeda. A Baron końcówka, kurde, szkoda. Czy to jest połowa Barona? Nie, końcówka. No i nie mogą go nawet zatrzymać na tym topie, bo sam ich wszystkich zabija, także to już jest popieprzone. O nie. Całym teamem poszli. Udało im się w dupę całym teamem. Kurde w dupę. Silny też jest Mordekaiser bardzo. Taki build ma i mimo wszystko ich zabija z łatwością. Patrzcie ile ja z E bije. Samo E. 3400 w dupę. No jest no możliwe, możliwe. A, 600 Tadeo. Siema. Gdzie idziesz? Ale obrażenia blokuje. Po 1500 tam latały obrażenia, widzieliście to? Jednym hitem z F1500 tam wchodziło. Dobra, zmierzmy się. Nie, muszę mu usunąć, żeby na stunie nie bił. Ty w dupę, węża! Po co grę z botami włączyłem? Nie pisz tak na ten, bo jeszcze zobaczą i będą mi zgłaszać filmiki na YouTube. Że boty sobie programem nazwałem, żeby nie było. Dobra. Ale piękny ten Garen, piękny. Mam nadzieję... Nie no... Takie głupoty gadam, wiecie o tym, ale fajnie było jakby tak wlazło to. A ty, ja mam 600 AD dzięki Yumi, zapomniałem, on mi daje 70 AD, to jest dużo. Ile ty masz apety?
Czy wejdzie to na serwery? Nie mam pojęcia. Trochę w to wątpię. Dobra, weźmy barona i możemy kończyć. I luj tam. Co tu jeszcze zrobić? Ja bym pewnie tym Yumi by zabił tych ludzi sam. Poczekaj, poczekaj, nie bij tego. Jakby cały team to napijeprzył, jak klikamy. Ja pierdziele. 715 AD. Pomszczę cię! Gdzie te gówna? Gdzie? Ty go zabijesz ty? A nie, bo nie mamy tego Drake'a. Idę do ciebie! O nie, wiedział co chce zrobić. Masz. No niestety sur. Ale ja pierdziele. Piękne, piękne w dupa. Cudowny. Naprawdę. Cudowne. Co ty nu... Jakie nudno, w dupę, jakie nudno tu. Za przeproszeniem. Nie wiem. Masz to Yumi. Chociaż każdy dobrze grał, ale nie da się wszystkim dać honora. Co to jest? (grym) 53, 56. U nich najwięcej 30. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.